Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu. W transkrypcji homilii ojca Augustyna starałem się oddać sens jego wypowiedzi, aby przekaz był bardziej zrozumiały dla odbiorców zagranicznych po przetłumaczeniu polskiego tekstu. Przyłącz się do tego dzieła ewangelizacyjnego poprzez wsparcie kanału. Link w opisie. Zapraszam również na kanał Inspiracje Ewangeliczne. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, wiersze od 9 do 10. Tak mówi święty Paweł. Raduję się, nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć, czyli rozpacz, załamanie, depresję, samobójstwo. Smutek po Bożemu to jest właśnie to. Zobaczcie, ten tekst mówi nam, że ten smutek jest szczytem aktywności. Że on naprawdę doprowadza do przemiany. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu. Paweł tu nam podpowiada, no nie wiem, otwórzcie oczy. Podpowiada nam, że jeśli chcesz, żeby się coś nawróciło w twoim życiu, to nie musisz sobie kupować drabiny, żeby wyżej stanąć. Tylko wystarczy się zasmucić po Bożemu. I ten smutek po Bożemu sprawia, że Bóg daje nawrócenie. Że Bóg daje ci nienawiść do grzechu, odwraca ci od zła, daje ci światło. O takim smutku też mówi Kohelet. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. Ale ta smutna atmosfera to nie jest sztuczny smutek, bo tak jest napisane, że trzeba przykleić smutek. Nie, trzeba zobaczyć najpierw olśniewającą ciemność naszej Sodomy wewnętrznej, naszej burzy wewnętrznej. Co się w nas burzy? I wtedy dopiero stanie głęboka cisza, jak mówi Ewangelia. Pokutujący z Biblii ludzie są dla nas tutaj pewnym wzorcem. I po to jest Biblia, żeby się od nich tego nauczyć. Pokuty, która sprowadza nawrócenie. Bo być może, że przynajmniej może już nie jestem aż tak całkowicie zakłamany, żeby nie doprowadzić do nawrócenia chociaż jednej osoby na rekolekcjach. Ale być może na tych rekolekcjach chociaż jedna osoba jest, która chciałaby coś z przemiany w swoim życiu. Jeśli jest chociaż jedna, to znaczy, że do końca nie jestem skończonym draniem. Wziąłem Biblię i przyglądałem się modlitwie wielu ludzi z Biblii. Jak się modlą ludzie z Biblii? I wierzę, że nie jest to tylko przypadek, że modlitwa, która przynosi zmianę w naszym życiu, to modlitwa skruchy. Bo zobaczcie, czasem się modlimy tygodniami i nie ma przemiany. Dlaczego? Chora modlitwa. Albo uderzam się pięścią w czyjeś piersi, albo smucę się w sposób rozpaczający. Nie umiem wejść w tą modlitwę, nie umiem dopasować się do skruchy. Chora skrucha i ona nie przynosi skutków wtedy. Trzeba dobrze się pomodlić, co to znaczy dobrze, we właściwy sposób. Tak jak Biblia poucza. Wtedy będzie skutek. Modlitwa, która działa jak siekiera, która odcina od tych wszystkich korzeni, które są zapuszczone w przeszłość. Podam wam takie teksty w Biblii, gdzie możecie zobaczyć, jak się modlą ludzie w Biblii, i po tej modlitwie zawsze przychodził skutek, przemiana, nawrócenie. Ale trzeba mieć serce człowieka sprawiedliwego, czyli takie serce, które nie bije się w czyjeś piersi, żeby ukryć swoje grzechy, tylko bije się nawet w swoje piersi z powodu czyichś grzechów. I też nie chodzi o zakłamywanie sumienia, o to, żeby czuć się winnym z powodu czyichś grzechów. Czyjś grzech jest czyimś grzechem, ale ja pokutuję za tą osobę. I też nie z dumną miną, że Panie, zobacz, jaki jestem szlachetny. Autentycznie smucę się z tego powodu, że ktoś zgrzeszył, czy ktoś grzeszy, ale również smucę się z własnych grzechów. Estera, Judyta, Nehemiasz, Daniel w czasie modlitwy zawsze wspominali grzechy ojców, przodków, choć nie było mowy w tekstach o tym, że sami popełnili jakieś przestępstwa. I nie było to jakieś rytualne przypominanie, ale wizja związku osobistej sytuacji, najczęściej dramatycznej,
spowodowanej niewiernością wobec Boga, swoich ojców, matek, rodzin, wreszcie narodów. Skrucha, przekonanie o swoim grzechu, prawdziwość modlitwy pełnej bólu może wszystko zmienić w naszym życiu i w życiu innych. Od jakiegoś czasu, kiedy robię akt skruchy na mszy świętej, próbuję sobie przypomnieć chociaż jeden grzech. Żeby moje Panie zmiłuj się nad nami nie było tylko cytatem. Król Ezechiasz. Lubię ten fragment, już go wspominałem na tych rekolekcjach. Spróbujmy jeszcze raz do niego wrócić. To jest Izajasz 38. Król Ezechiasz, kiedy przybył do niego Izajasz, leżał chory. Nie wiem, na jaką chorobę tam dokładnie chorował. Pisze tylko tym, że miał wrzód. Nie wiem, czy rak, nowotwór. A może jakiś wrzód emocjonalny go gniótł. Może sam był wrzodem w swoim środowisku. Ropiejącym od pychy czy dumy. I Bóg mu zapowiedział, że umrze. Są grzechy, które sprowadzają śmierć? Są. Tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, powiedział Izajasz, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Izajasz kazał mu uporządkować dom, ponieważ grzech jednego człowieka wprowadza chaos w całą społeczność. Kiedy jedna osoba jest chora w rodzinie, wszyscy są zaniepokojeni. Tym bardziej, kiedy we wspólnocie zdarzy się ktoś chory w sumieniu, wszyscy przeżywają zamieszanie w duchu. Kiedy Izajasz wyszedł z pałacu, ten odwrócił się do ściany i płakał w samotności przed Bogiem. Ta ściana to jest niemożliwość. To jest ten mur, który czasem nam stoi przed oczami i mówimy, nie możemy głową muru przebić. Izajasz jeszcze nie doszedł do domu, kiedy Bóg kazał mu wrócić i powiedzieć Ezechiaszowi, że będzie jeszcze żył 15 lat. Dlaczego? Ponieważ Ezechiasz płakał przed ścianą. Sytuacja już była prawie nieodwracalna, ale on płakał. I kiedy autentycznie ktoś zapłacze przed Bogiem z powodu swoich grzechów, Bóg zmieni nawet to, co było jego wyrokiem. Mamy tego przykład w Biblii. Znakiem tego, że Ezechiasz mógł być pewien, że na pewno będzie zdrowy, miało być to, że na zegarze słonecznym Achaza wskazówka miała się cofnąć o 10 stopni. Taka moc jest w modlitwie skruchy. Kiedy prawdziwie pokutujemy, Bóg może dla nas zmienić nawet niezmienne prawa naturalne. Po swoim uzdrowieniu Ezechiasz żył w dostatku do końca swoich dni, mówi Biblia. Jego choroba, jak dowiadujemy się, nie była jakimś rodzajem nowotworu, nie wiadomo dokładnie jakim. Tekst mówi, że Ezechiasz miał wrzód, który Izajasz kazał natrzeć, rozetrzeć plackiem figowym, który nazywał się po hebrajsku morech, czy marach. To rozcieranie po hebrajsku, to słowo morech, jest słowem raz użytym w Biblii. Jeden raz to słowo pojawia się w Biblii hebrajskiej. Hapax legomenon. Słowo raz użyte w Biblii. Czyli czymś wyjątkowym jest. Jest słowem wyjątkowym w Biblii, w słowniku biblijnym. Ale też jest czymś wyjątkowym, takie zdarzenie. Wskazuje to na wyjątkowość tej czynności. Dodajmy, że aliteracja tego słowa daje słowo miłosierdzie, rocham. Miłosierdzie jest wyjątkowym działaniem Boga. Ujawnia się tam jedynie, gdzie powinna być kara. Ktoś może się dziwić, że Ezechiasz o mało co nie umarł z powodu jednego wrzodu. Ale wystarczy, że jakaś część naszego ciała cierpi zapalenie, a cały człowiek jest chory. Wystarczy na przykład na jakiejś części ciała mamy zapalenie ciała, nie? Wrzód urośnie. Człowiek cały jest sparaliżowany, jest nie do życia. My raczej z powodu jednego grzechu nie umiemy się przejąć. Ale gdy już wszystko nas boli, wtedy szukamy ratunku u Boga. Jedna kropla czy widok chmury jeszcze nas nie przeraża, ale jak już jest burza, mówimy, Panie, ratuj, bo giniemy. Ale można wcześniej zareagować, można już po pewnych znakach zorientować, że coś jest chyba z nami nie tak i Panie, pokaż mi prawdę. Tymczasem jedna rana na ciele może spowodować, że cała krew z człowieka wycieknie. Wystarczy, że boli ci jeden ząb, bo cała jesteś niezdolna do działania. Leżysz i jęczysz z bólu. Innym królem, który pokutował, był Jozjasz.
druga księga królewska, nie pamiętam dokładnie, który rozdział, chyba 22, pokazuje nam jego pokutę. Jozjasz próbował dokonywać reformy w swojej wspólnocie, w Jerozolimie, chciał odbudować świątynię. No miał wiele dobrych takich pomysłów, ale wiadomo, z tymi dobrymi pomysłami, nawet z pomysłami budowniczymi, nie zawsze jest wszystko w porządku. Także pewnego dnia robotnicy jego znaleźli w świątyni Księgę Prawa. Notabene znaleźli ją pod zwałami pieniędzy. No bo to, co przyciska Słowo Boże, to jest zawsze troska o grosz. I kiedy Jozjasz przeczytał Księgę Powtórnego Prawa, bo najprawdopodobniej chodzi o ten tekst, być może o tekst z przekleństwami i błogosławieństwami, czyli 26, 7, 8 rozdział, rozdarł swoje szaty i zaczął bardzo płakać, jęczeć, skruchę poczuł. Zobaczcie, dopóki nie przeczytał tego słowa, wydawało mu się, że jest dobrym królem. Ale kiedy przeczytał to słowo, zobaczył, że wszystko jest nie tak. Że mu się tylko wydaje, że jest dobrze. Że według niego to jest dobrze, ale według Boga nie. I zaczął pokutować. Prorokini Hulda powiedziała w imieniu Bożym do niego takie słowa. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, czyli jaki grzech mógł popełniać? Miał twarde serce. Mimo tego, że był pobożny facet. Chciał odbudować świątynię, reformę religijną zrobił, ale miał twarde serce. Twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu, jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwa i rozdarłeś swoje szaty. Zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem ja, mówi Pan Ciebie. Kanał istnieje dzięki Waszemu wsparciu. Zapraszam również na kanał Inspiracje Ewangeliczne.